Trzeci sezon Powstania Smoków niewątpliwie może być jednym z najbardziej ekscytujących, jakie do tej pory dostaliśmy. Ale dzisiaj powiemy sobie o tym dlaczego, o tym co tak naprawdę się tam wydarzy, o takich rzeczach najbardziej możliwych i o ogólnym zarysie całej fabuły. Wiem, co możecie powiedzieć, że hej, przecież jest jeszcze bardzo wcześnie, po co w ogóle o czymś takim gadać? Ano dlatego, że mamy całą masę informacji, takich informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie sobie tą fabułę i główne wątki nakreślić. Z przecieków wiemy, że to Zakazana Piątka będzie głównymi złoczyńcami na trzeci sezon, a wraz z nimi Dragonianie, czyli tak zwane humanoidalne smoki, które będą czymś w rodzaju ich armii. Zamieszkują one wioskę Burzy, która będzie jednym z zestawów, a więc śmiało można się spodziewać, że to właśnie tam Zakazana Piątka uda się jako pierwsze. Być może jest to kolejne zapomniane przez historię miejsce, podobnie jak do Rzucenia w drugim sezonie. Miejsce, które Zakazana Piątka na przykład za pomocą swoich mocy albo jakichś innych mrożnych sekretów teroksjańskiej magii, które umieją się posługiwać, przywoła do życia, przewróci ich z powrotem. Albo po prostu jest to jakieś stare miejsce, o którym oni wiedzą i dlatego się tam właśnie udadzą. Do tego będziemy mieli też Smoka Burzy. Złego Smoka Burzy, który będzie walczył z jakimś smokiem skupienia, który stoi na czele swojego plemienia. Jak wiemy, w drugim sezonie Matrona umrze i to wiemy z oficjalnego zwiastuna, który niedawno wyszedł, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ninja poznali kolejną Matronę bądź też patriarchę stojącego na czele tym razem innego plemienia. Podejrzewam, że podczas swojej podróży gdzieś się na to natknął, może Raju znowu ich zaprowadzi, przez przypadek, bo przez przypadek, ale jednak się natknął na takiego smoka i dzięki temu zyskają nowego sojusznika. A co do Smoka Burzy, być może jest to jakiś potwór uśpiony właśnie we wiosce Dragonianów, w końcu ta wioska też jest wioską Burzy, albo jakaś bestia, która tym istotom po prostu służy, a w momencie kiedy Zakazana Piątka przejmie Dragonianów, przejmie również tego smoka, będzie miała nad nim władzę. Albo po prostu, tak jak wcześniej mówiłem, być może jest to coś, co planowali już od dawna, coś, co chcieli zrobić jeszcze wcześniej, zanim podbili wszystkie krainy i zostali skazani przez Egalta i Rontu do piekielnej przestrzeni. Może to był ich pierwotny plan od samego początku, jednakże wtedy nie udało im się go ziścić i teraz będą zamierzali to zrobić. Jeśli tak, to obstawiam, że ta bestia musi być w jakiś sposób uśpiona bądź też uwięziona, bo inaczej w końcu gdzieś by tam latała i sobie żyła spokojnie, prawda? W pewnym momencie, no na pewno ktoś by się musiał nad nią natknąć, a skoro Zakazana Piątka jej potrzebuje, skoro Zakazana Piątka jej będzie chciała, bo na to wszystko się zanosi, to musi to być potwór naprawdę potężny. Wyobraźcie sobie, jak potężna jest Zakazana Piątka, więc co dopiero z tym smokiem. Także obstawiam, że to będzie kolejny zapomniany, zakazany sekret, który oni będą chcieli właśnie przewrócić. Dalej wątek Lorda Rasa, a także Arina. Dlaczego Arina? Ano wiemy to z tego, że po pierwsze w zwiastunie Ras mówi do Arina, że potrzebuje kolejnego mistrza, który doceni jego talent, oczywiście mówi tutaj o sobie, a w dodatku mamy ich połączony zestaw. Zestaw Rasa i Arina, ich wspólny odrzutowiec, jaki dostaniemy w przyszłym roku na sezon trzeci. Co oznacza, że Arin no po prostu będzie się trzymał przez ten czas u boku Lorda Rasa i razem będą przemieszczać się przez połączone wymiary. Wydaje mi się, że gdzieś po drodze może dojść też do spotkania tej dwójki z naszymi ninja i konfrontacji Arina z Lloydem, co szczerze bardzo chętnie bym zobaczył. Ras raczej wątpię, żeby był tutaj antagonistą, widzę go w roli postaci neutralnej. Ras i Arin zajmują się swoimi sprawami, a Lloyd wraz z resztą walczą z Zakazaną Piątką, która być może będzie też chciała na razie zemsty za to, jak potraktował ich kolegę Nocta. No i ninja, wiadomo, na pewno część pójdzie szukać Jaya, obstawiam, że będzie to Nia, na pewno Nia, w sumie też z Kajem, bo to jest jej ukochany, Kai jest jej bratem, to by się zgadzało i wtedy Cole i Zane zajmą ich miejsce w tym głównym składzie naszym ninjowatym i będą mieli zasłużony czas na ekranie, bo jak wiemy, ta główna drużyna ninja miała się co jakiś czas zmieniać i wygląda na to, że ten czas właśnie nadszedł. A więc podsumowując to wszystko, ja to widzę tak. Zakazana Piątka przychodzi do wioski Burzy Dragonianów, skąd uwalnia tam swoją armię albo po prostu ich pozyskuje jako armię. Ninja się o tym dowiadują, bo gdzieś ta armia zaatakowała, muszą z nimi walczyć, ale nie dadzą rady. Wtedy gdzieś po drodze spotykają tego smoka skupienia i dowiadują się o planach Zakazanej Piątki, na przykład z wizji Lloyda, o tym Smoku Burzy. I potem gdzieś już im bliżej finału sezonu, bo te zestawy z tymi smokami są z marca, czyli raczej na koniec pierwszej części niż jej początek, to właśnie w tym momencie ten smok skupienia podczas ostatecznej walki w finale pierwszej części będzie walczył z tym smokiem sztormu i ta walka w jakiś sposób zakończy się tak, że żadna strona nie wygra, bo jakiś cliffhanger musi być i wprowadzenie już do drugiej części sezonu. Brzmi ciekawie? Wydaje mi się, że tak. Starałem się, żeby ta teoria miała ręce i nogi, także możecie napisać w komentarzu, co wy o niej sądzicie i co według was tak naprawdę się wydarzy. Tymczasem ja dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia.
zobaczenia. Hej!